Cześć, z tej strony Denis, witajcie na moim kanale. Zapraszam na pierwszą w tym roku recenzję, a recenzujemy nie byle co, bo bardzo fajny plecak na wszystkie nasze gadżety od firmy iCozier. Ale zanim zaczniemy, to powiem tylko, że do wygrania będzie właśnie taki plecak, to znaczy nie ten plecak, bo ten jest mój, ale mam tutaj drugi zapakowany oryginalny karton w folię, także zostańcie do końca filmu, aby dowiedzieć się, jak go wygrać. Zapraszam na recenzję. Także zacznijmy sobie od może strony zewnętrznej tego plecaka, bo tutaj mamy bardzo fajne kieszonki od razu w ramionczkach, w których możemy schować. Mi się bardzo na przykład przydało to podczas ostatniej mojej podróży i tutaj w tą kieszonkę schowałem sobie kartę hotelową, a w drugą kieszonkę schowałem sobie AirPods Pro, które również się tutaj zmieściły bez problemu. Trochę AirPods wystawały, ale był łatwy dostęp do nich i nie musiałem szukać ich gdzieś tam w głębszych kieszeniach. Oprócz tego mamy tutaj również łatwo dostępną kieszeń, która jest na plecach. Jest ona pod tą miękką poduszką, która dotyka naszych pleców, także tutaj mamy zamek. Otwieramy sobie kieszeń i mamy tutaj dostęp do kieszonki, która pomieści nam powiedzmy jakiś paszport, może komórkę, może jakiegoś małego tableta, jeżeli coś potrzebujemy mieć zawsze pod ręką, na przykład na lotnisku, tak jak właśnie paszport czy bilety, to możemy sobie tutaj szybko to schować, a później tylko sięgnąć za plecy i łatwo się do tego dostać. Przejdźmy do drugiej strony plecaka, on jest w takich kolorach szaro-czarnych oraz tutaj ma taką odblaskową obwódkę po dwóch stronach. I tutaj też z tej strony widzimy, że mamy tutaj port wyjście USB, a to oznacza, że w plecaku możemy schować powerbanka i mieć łatwy do niego dostęp, bo tylko później tutaj podpinamy się kablem i mamy łatwe ładowanie naszego telefonu czy innego urządzenia bez wyciągania powerbanka, bez szukania gniazdka. Tutaj mamy kolejną bardzo fajną funkcję tego plecaka, która być może przyda się ludziom, których często okradają, bo do tego plecaka bardzo ciężko się dostać od zewnątrz, kiedy założymy sobie plecak na plecy, no to nie ma tutaj na wierzchu żadnych zamków i aby się dostać do głównych komór plecaka, to wystarczy, że tutaj otworzymy rzep, który jest na plecach i za rzepem mamy schowane zamki i kiedy otworzymy plecak, otwiera się on o 180 stopni, mamy tutaj dostęp dwie kieszenie na, jak twierdzi producent, 15-calowego laptopa, oczywiście zmieści się też najprawdopodobniej najnowszy MacBook 16-calowy oraz tutaj mamy drugą kieszonkę, w której zmieścimy iPada i inne rzeczy. Tutaj mamy po środku między tymi kieszeniami jeszcze taką luźną przestrzeń i możemy tu wsadzić jakieś, nie wiem, coś miękkiego, jakieś inne rzeczy. Po drugiej stronie mamy kolejną kieszeń, również zamek. Jest ona na całą głębokość plecaka. Oraz tutaj mamy następną wielką komorę plecaka, również zapinaną na zamek i tutaj mamy już większość naszych kieszeni, mamy tutaj małą kieszonkę łatwo dostępną również na zamek, pod spodem mamy dwie kieszenie, które bez problemu pomieszczą jakieś kubki oraz mają tutaj gumki, więc można coś pomieścić właśnie jakieś butelki, które boimy się, żeby się nie wylały, ale też moim zdaniem tutaj zmieszczą się cieńsze obiektywy, które boimy się, żeby nam się nic z nimi nie stało, więc możemy je tutaj ładnie zapakować i gumki będą je trzymać nam. I tutaj widzimy również kabel USB, który podpinamy do naszego powerbanka, a powerbanka możemy schować w kolejnych kieszeniach. Na przykład tutaj mamy takie niebieskie akcenty, gdzie są te kieszenie i one również ciągną się aż do dna plecaka. Są to cztery kieszenie, również możemy tutaj wsadzić paszporty, powerbanki, komórki, bilety, czytnik, może Kindle, może jeszcze coś innego. I tutaj między tymi kieszeniami mamy jeszcze sporą przestrzeń na inne rzeczy. Ja na przykład kiedy brałem ten plecak w podróż, to tutaj wsadziłem sobie zapasowe rzeczy na zmianę, takie jak koszulkę, spodenki i inne rzeczy. I tutaj też od wewnętrznej strony mamy dostęp do wyjścia na kabel. Możemy sobie tutaj pociągnąć kabel od słuchawek, jeżeli ktoś preferuje przewodowe słuchawki. Także tak, tak wygląda ten plecak. Kiedy go właśnie zamkniemy, zapniemy, no to tutaj nie widać w ogóle żadnych zamków, jest bezpieczny, nikt nam się do niego nie dostanie. Ten plecak znajdziecie na Amazonie w cenie 34 euro, chyba taka jest teraz cena. Ale jeżeli chcecie go wygrać, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, a jeżeli już to zrobiliście, to koniecznie dajcie łapkę w górę przy tym filmie oraz napiszcie w komentarzu, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać ten plecak oraz gdzie byście go zabrali, jeżeli go wygracie. A jeżeli nie uda wam się wygrać tego plecaka, to mam dla was jeszcze kod zniżkowy do sklepu na Amazonie, także znajdźcie sobie w opisie ten kod,
który da Wam 50% zniżki na ten właśnie plecak. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta recenzja oraz podobał Wam się ten plecak. Wkrótce na moim kanale również następne recenzje, także subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!